Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kilku historycznych zagadkach z początków państwa polskiego. Kilku nie dlatego, że tych zagadek jest tylko kilka, bo właściwie cały ten okres jest jedną wielką zagadką. Wybrałem trzy, które uważam za takie najbardziej pod względem dydaktycznym ilustrujące problemy związane z poznaniem tego, tego okresu. Gdybyście sięgnęli do porównali wasze podręczniki, z których dzisiaj się uczycie, z podręcznikami waszych rodziców sprzed 30 lat, i jeszcze do tego z podręcznikami, w który, z których uczyli się wasi dziadkowie, to zauważylibyście, że ten okres jest w każdym z tych podręczników zupełnie inaczej przedstawiony wynika to z tego, że oczywiście istnieje postęp badań, który cokolwiek co nieco zmienia, ale też z tego powodu, że yy, ten obraz yy, początków państwa polskiego ulega ciągłym zmianom, bo dysponujemy tak niewielką liczbą źródeł, która nie pozwala na uzyskanie jednoznacznego przekonującego obrazu tego yy, te, dla tego okresu. Yy, Zacznę od y, faktu podstawowego, tak podstawowego, że nawet y, w 2019 roku zajął się nim Sejm, który wprowadził wówczas nowe święto y, państwowe, y, które y, zostało nazwane świętem sztu y, polski i ma upamiętnić pewne wydarzenie, które jest yy, związane z początkami państwa polskiego, którego historyczna doniosłość jest tak ogromna, że należy ją yy, uwypuklić. Yy, przytoczę tutaj krótki fragment z, z tej ustawy. W celu upamiętnienia Chrztu Polski datowanego na 14 kwietnia 1966 roku, zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek państwa polskiego, ustanawia się Dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. No, to jest to święto, które może z Waszego punktu widzenia nie być tym najlepszym świętem, bo trzeba w to święto i tak pójść do, szko pójść do szkoły. Ale jest to święto, które, o którym warto wiedzieć, które warto świętować, z tego względu, że rzeczywiście to wydarzenie związane z chrztem wprowadziło nas w orbitę zupełnie innej cywilizacji niż było to przed, przed samym chrztem. Ja tylko chcę tutaj Wam zwrócić uwagę na jeden fakt związany z samym datowaniem tego święta. Mianowicie 14 kwietnia i do tego konkretny rok 966 rok. Chcę Was uprzedzić, zanim zacznę mówić dalej, że nie mamy co do tego pewności, że to był ten 966 rok, a co do konkretnego dnia, to możemy być prawie pewni, że jest to bardzo, bardzo wątpliwe. Dlaczego tak jest? Ustanawia się autorytetem Sejmu święto na konkretnego, konkretnego dnia i stwierdza się, że ten fakt wówczas miał miejsce. A y, co na ten temat mają do powiedzenia historycy? Y, I z czego wynikają wątpliwości historyków odnośnie akuratności tej daty, którą wy musicie w szkole zapamiętać <laughs> i później ją y, 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 no, nie tylko zapamiętać, ale wiedzieć, z czym ona jest y, związana. Wynika to z tego, że wszystko, co wiemy na temat przeszłości, pozyskujemy z tak zwanych źródeł historycznych. I te źródła historyczne są naszą jedyną taką bramką, która pozwala nam wejrzeć w przeszłość i cokolwiek się konkretnego o tej przeszłości dowiedzieć, także jeśli chodzi o rzeczy podstawowe, jak, jak daty. Data 966 rok przekazana jest w tzw. rocznikach, które zachowały się do naszych czasów, ale te roczniki są spisem różnego rodzaju wydarzeń pogrupowanych w poszczególnych latach i ich geneza jest bardzo, bardzo skomplikowana. Nie chcę was tutaj wprowadzać szczegóły, żeby was tym nie zamęczyć, Chcę tylko wskazać, że tym pierwotnym źródłem, w którym ten zapis dla nas bardzo istotny został wprowadzony, są tak zwane tablice paschalne. Te tablice paschalne to były takie, jak tutaj widzicie na rysunku, takie ściągawki dla ówczesnych kapłanów, aby mogli ustalić każdego roku, kiedy przypada święto Wielkanocy, kiedy przypada Niedziela Wielkanocna. Bo, jak wiecie, niedziela wielkanocna jest, y, każdego roku przypada w innego dnia. Nie tak jak Boże Narodzenie, y, czy Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia i co roku jest to ta sama data, ale w Wielkanoc jest każdego roku zwykle o, w, innym, y, w innym dniu, y, w inną y, niedzielę. Tak się utrwaliło w chrześcijaństwie, że Wielkanoc obchodzimy wedle specyficznych, specyficznego kalendarza i obliczenie tego na kalendarz, którym my się posługujemy, jest rzeczą dość skomplikowaną. W średniowieczu mało kto potrafił dokonać tych wszystkich obliczeń, i robiono takie ściągawki, gotowce takie, które podawały daty Wielkanocy z wyprzedzeniem nawet 200, 300, a nawet 400-letnim. I one wyglądały tak dość niepozornie. Mianowicie po lewej stronie była data, później fazy księżyca, bo ustalenie tej daty Wielkanocy zależało od faz księżyca, a na po prawej stronie, na samym skraju. Coś, czego możecie nie rozpoznać, jest wskazany konkretny dzień i miesiąc danego roku, tylko w tym przypadku zapisany w stylu rzymskim, który jest zupełnie odmienny od tego, którym my się posługujemy, ale nie będę wam dzisiaj tego wyjaśniał, jak to się robi. Zauważcie, że w, w tej tablicy paskalnej, którą tutaj macie na rysunku, po prawej stronie zwykle było jeszcze całkiem sporo miejsca. I ta tablica poskalna była takim rękopisem, który był czysto użytkowy, to znaczy zaglądano do niego praktycznie tylko raz w roku, na początku roku, aby ustalić datę Wielkanocy i wszystkie święta ruchome, które są zależne od daty Wielkanocy, na przykład początek Wielkiego Postu. Kiedy znano, kiedy, kiedy ustalono, kiedy wypada w danym roku Niedziela Wielkanocna. Obliczano, kiedy powinien zacząć się wielki, ym, wielki post. I to była okazja, którą często yy, duchowni wykorzystywali do tego, aby podsumować, co ważnego stało się w poprzednim roku, i wpisywano na marginesie, tak jak widzicie na załączonym zdjęciu yy, poniżej, jest krótki dopisek. One były z tego po dużej miejsca, miejsce było dość ograniczone, one były bardzo lakoniczne. A to zaznaczano, że ktoś umarł, yy, ważna osoba związana z danym środowiskiem, czy z zakonem opad, jakiś wybijający się mnich, czy to władca, cesarz, no, ktoś ważny, kto umarł, albo jakieś ważne wydarzenie. Yy, tutaj możecie zobaczyć yy, w powiększeniu po yy, prawej stronie na dole zapis, o tym, że pojawiła się kometa w 912 roku. Poniżej tuż śmierci jakiegoś opata, Godeskalka. Godes no, proste, proste wydarzenia. Na podobnej tablicy paskalnej zapisano także chrzest mieszka i inne wydarzenia, które zachowały się w, w, późniejszych, w późniejszych rocznikach. I stąd historycy podejrzewali bardzo długi czas, że chronologia, czyli czas ustalonego wydarzenia były bardzo ścisłe. Ponieważ no, zakładano, tak jak powiedziałem wcześniej, że zapis tych wydarzeń następował niemalże bezpośrednio po tym, jak one nastąpiły. Że nie dokonywano zapisów z pewnej perspektywy czasu, jak na przykład kronikarze, którzy opisywali wydarzenia, które działy się 10, a nawet i 50 lat wcześniej i o których już pamięć była Nieco zatarta chronologia, czyli pojęcie w jakiej kolejności pewne wydarzenia i kiedy się odgrywały, również była nieco zakłócona. To tutaj uważano, że roczniki jak najbardziej podają daty bardzo, bardzo ścisłe. Nowsze badania pokazują jednak, że zapisy w tych rocznikach wcale nie były robione tak, jak to sobie wcześniej badacze wyobrażali. Mianowicie, nie wpisywano ich regularnie rok po roku, ewentualnie w ogóle nic nie wpisując tylko dokonywano tych wpisów taką jakby to powiedzieć od razu w sposób taki stadny kilka zapisów w różnych latach z dużej perspektywy czasu Tu na tym zdjęciu mamy fragment rocznika w którym zapisano koronację cesarza Ottona I Ona jest zapisana pod rokiem 961 Niestety wiemy, że to jest innych źródeł yy, bardzo wiarygodnych, że ten fakt miał miejsce rok później, w 1962 roku. Yy, tutaj ten zapis jednak pod 1962 rokiem jest już yy, też yy, zmieniony, dlatego że miejsce zostało wykorzystane na zapisanie śmierci pewnej yy, osoby. I czasami, jak się zdarzyło tak, że dwa ważne wydarzenia odbyły się w jednego roku, to nadpisywano nieco wyżej to jedno z nich, i późniejsi kopiści no, nie wiedzieli, jak to w rzeczywistości było, i po prostu do złej linijki przypisali odpowiedni, odpowiedni zapis. Ale dzięki temu, że wiemy z innych źródeł, bo akurat koronacja cesarska była czymś, co wzbudziło szerokie zainteresowanie, że ten fakt miał miejsce w 1932 roku, to jesteśmy w stanie ten zapis tego konkretnego rocznika skorygować. Ale. Jeżeli mamy do czynienia z zapisami bardzo takimi yy, ograniczonymi i właściwie pojedynczymi, to nie jesteśmy w stanie tego skorygować. Dlatego możemy przypuszczać, że również w innych przypadkach mogło dojść do pomyłki sięgającej jednego lub dwóch lat, chociażby w wyniku tego zjawiska, które wcześniej opisałem: przesunięcia zapisu o jeden rok do tyłu lub jeden rok do przodu, lub z tego powodu, że ktoś do, wpisywał, zapisywał dane wydarzenie z pewnej dłuższej perspektywy 10 czy 15 lat. Tutaj macie przedruk z polskich roczników te roczniki, którymi dysponujemy, to nie są te zapisy na tablicach paschalnych, bo te tablice paschalne zwykle czy właściwie wszystkie zostały zniszczone. Dlatego, że one były traktowane te rękopisy jako coś, co jest nieprzydatne po wykorzystaniu. Jak już wykorzystano wszystkie daty, które tam były święta Niedzieli Wielkanocnej, to po prostu taki rękopis usuwano. Ale zanim go usunięto, zniszczono, czy wytarto napis, zapis i wykorzystano go powtórnie, bo pergamin pozwalał na to, żeby po prostu materiał dość twardy, sztywny, żeby użyć go wielokrotnie, to zrobiono tak zwane wyciągi z tych tablic paschalnych i my mamy do czynienia z takimi wypisami z tych tablic paschalnych. Czyli Ktoś, kto był zainteresowany tym materiałem historycznym, jakby odpisywał, ale on dokonywał tego odpisu w sposób jakiś taki intencjonalny, z pewną myślą, z pewnym. Z pewną ideą. I nie wszystko, co na tych tablicach było zapisane, wypisał, tylko to, co rozumiał, że było jego zdaniem, już powiedzmy po 200-300 latach od, od tych wydarzeń, ważne i godne upamiętnienia. I przy tym przepisywaniu również dochodziło do różnego rodzaju, do różnego rodzaju pomyłek, przetasowań, chociażby tutaj widać w kolejności samych dat. Więc przekonanie dawniejszych historyków, że zapisy rocznikarskie przekazują nam chronologię w sposób taki absolutnie pewny, dzisiaj legło w gruzach. Mamy też podstawy sądzić, że i polskie zapisy rocznikarskie też uległy podobnym procesom i podane w, w tym roczniku w tych rocznikach czas zarówno poślubienia dobrawy, do zarówno chrztu, jak i urodzin Bolesława Chrobrego jest takim no, czasem podanym mniej więcej na oko. To znaczy, te właściwy, właściwa chronologia mogła być tutaj nieco inna, ale niezbyt, Inna, To znaczy można mogli się pomylić o dwa, trzy lata, w górę lub, lub w dół. Stąd ta data 966 rok jest z pewnością datą, raczej tylko symboliczną, określającą miejsce w czasie, a nie dokładną datę roczną. Jeśli chodzi o tą dokładną datę dzienną Chrztu Polski 14 kwiecień. To ona jest przez historyków kompletnie wymyślona, no może nie do końca wymyślona, mieli jakieś przesłanki, ale te przesłanki są mało przekonujące. Mianowicie w okresie wczesnochrześcijańskim, czyli do III, IV, IV wieku naszej ery zazwyczaj udzielano chrztu tylko raz w roku. W okresie wielkanocnym. Natomiast w późniejszych czasach, już we wczesnym średniowieczu, nie trzymano się tego. Po prostu sztu udzielano w tym momencie, kiedy osoba dorosła decydowała się na przyjęcie tego sztu, nie patrząc, czy to jest skoro z, 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 związane z jakimkolwiek świętem, czy w ogóle, czy jest to związane z Wielkanocą. Historycy przyjęli tę datę 14 kwietnia chrztu yy, mieszka, odwołując się tutaj już zupełnie niesłusznie do owej zasady, że chrzest powinien odbyć się w, w, w okresie wielkanocnym, właśnie wielką sobotę, yy, ale we wczesnym średniowieczu to już tak nie funkcjonowało. Jaki wniosek z tego można wyciągnąć? taki, że ta data i świę, data święta sztół polski jest datą orientacyjną. Co nie znaczy, że należy to traktować jako pewnego rodzaju oszustwo, kłamstwo czy zafałszowanie historii. Nie, no chcąc ustalić jakie święto trzeba wskazać konkretną datę dzienną, żeby wiedzieć kiedy to święto obchodzić, trzeba dokonać jakiegoś wyboru i tutaj akurat przyjęto całkiem rozsądne, rozsądne rozwiązanie, ale to nie znaczy, że to uprawomocnia no, to nasze przekonanie o tym, że rzeczywiście dokładnie 14 kwietnia 1966 roku doszło do chrztu Polski. No, Sprawa jest dość skomplikowana także pod innymi względami. No, pomijając Chrzest Polski, to w drugim takim ważnym wydarzeniem, bardzo skomplikowanym, jest zjazd Gnieźnieński, który odbył się w tysięcznym roku właśnie w Gnieźnie, w którym to, do którego to przybył cesarz Otton III do grobu świętego Wojciecha, który ledwie trzy lata wcześniej został zamordowany przez pogańskich Prusów, do których udał się z misją, a jego ciało zostało sprowadzone i pochowane w niewielkim kościółku, który się wówczas znajdował w Grodzie Gnieźnieńskim. Opis tego zjazdu gnieźnieńskiego jest faktem chyba najlepiej udokumentowanym, najobszerniej zrelacjonowanym w dostępnych nam źródłach. Bo wiemy, że nie tylko doszło do tego zjazdu gnieźnieńskiego, ale mamy dwa obszerne opisy dwóch kronikarzy. W kronice Titmara, yy, która została napisana czy ukończona w 2018 roku, której autor był biskupem Merseburga, który był bardzo dobrze zorientowany w sprawach słowian i również miał obszerną wiedzę o samych piastach i o tym, co się działo w na ówczesnych ziemiach Polski. Mamy relację, która opisuje nam to wydarzenie jako wydarzenie o charakterze czysto kościelnym. To znaczy, Przybywa cesarz do grobu św. Wojciecha, po to, aby się u tego grobu pomodlić, po to, aby oddać mu w ten sposób hołd, następnie utworzył arcybiskupstwo i temu nowo powołanemu arcybiskupowi, który był bratem świętego Wojciecha, Podporządkował kolejne biskupstwa, które miały swoją siedzibę w koło w Krakowie i w Wrocławiu. Było to pod tym względem bardzo ważne wydarzenie, bo ono konstytuowało taką no, strukturę ówczesnego kościoła, która umożliwiała dalszy rozwój chrześcijaństwa. Odtąd udał się do Gniezna z tego powodu, że znał osobiście świętego Wojciecha dla ówczesnego cesarza e, świadomość, że osoba mu znana, e, z którą on często przebywał, z którą e, rozmawiał, dyskutował, e, bo to wszystko jest przekazane nam w, w żywotach świętego Wojciecha, które zachowały się w dwóch żywotach nawet, też dość obszerny materiał e, źródłowy. Widzimy, że cesarz był pod wielkim wpływem świętego Wojciecha. I teraz ten jeszcze nie świętego Wojciecha, ale Wojciecha jako biskupa, i teraz ten jego, no można powiedzieć, kolega zostaje świętym. Czyli w ówczesnych kategoriach był pojmowany jako ten, który ma taki bezpośredni dostęp do, do Boga, który pośredniczy w sposób taki bardzo szybki, za którego wstawiennictwem u Boga można wyprosić różnego rodzaju łaski. Ten, ten kolega, teraz święty, leży gdzieś w gnieźnie i sobie odtąd trzeci umyślił, żeby pojechać z pielgrzymką. Po to, żeby te relikwie Świętego Wojciecha uwieść ze sobą do, do Niemiec, gdzieś założyć prawdopodobnie w Akwitzgranie taki duży ośrodek kultu Świętego Wojciecha. Nie udało się temu. Bolesław być może przejrzał na oczy i stwierdził, że posiadanie relikwii świętego Wojciecha jest pewnego rodzaju atutem dla młodego kościoła polskiego i nie oddał relikwii, znaczy oddał tylko część, ramię świętego Wojciecha, ale cała reszta pozostała w Gnieźnie i w ten sposób jakby umocnił rozwój chrześcijaństwa. W drugim nam źródle, które mówi o Zjeździe Gnieźnieńskim, którego autorem był znany Wam zapewne Gal Anonim, który napisał swoją kronikę w Polsce w roku około 1116, nic nie ma o tych aspektach kościelnych. Wedle Anonima, odtąd przyjechał oczywiście z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha, ale wszystko, co w tym gnieźnie zostało dokonane, dotyczyło spraw. Jakby to powiedzieć, świeckich. To przede wszystkim Bolesław w opisie Gala Anonima no, w sposób niesamowicie okazały przyjął cesarza. Był tak wstrząśnięty możliwościami tego młodego państwa, przepychem, który tam zastał, że jak to tutaj uwypukliłem w tekście. Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite u wszystkich jak dziś srebro. Srebro zaś było tanie jak złoto. W pięknej figurze retorycznej chciał przekazać, jak, jakie to ogromne bogactwa znajdowały się na tych ziemiach. I mówi tylko dalej o tym, że cesarz pod wpływem tego pierwszego wrażenia zdjął z głowy swój diadem cesarski i nałożył go symbolicznie na głowę Bolesława. Następnie przekazał mu w formie daru włócznię świętego Maurycego, która była jednym z regaliów, czyli takich przedmiotów symbolizujących władzę, władzę królewską. Przekazał Bolesławowi kopię tej włóczni, w zamian za co Bolesław miał ofiarować ramię świętego Wojciecha. Poza tym mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa. Tutaj te sformułowania, które dzisiaj brzmią dość pospolicie i trywialnie, jak brat i współpracownik, w ówczesnych, w ówczesnych kategoriach miały swoje znaczenie prawne. To znaczyło, że cesar rzeczywiście wchodzi w, ścisłą, w ścisły związek z, z, Bolesławem, z Bolesławem Chrobrym. I ponadto zaś, i tu jest jedyny fragment odnoszący się właściwie do kwestii kościelnych, przekazał na rzecz Bolesława, oraz jego następców wszelką władzę w zakresie udzielania godności kościelnych, jaka wcześniej przysługiwała cesarstwu w Królestwie Polskim. Nic nie ma o podstawowym fakcie, jakim, który, o którym wiemy z przekazu Titmara, a mianowicie o założeniu arcybiskupstwa. W ogóle Gal Anonim, jak i cała późniejsza historiografia średniowieczna aż do czasów nowożytnych, nie wiedziała, kiedy. Powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie. Nasz największy kronikarz późnego średniowiecza Jan Długosz w ogóle uważał, że to arcybiskupstwo powstało tuż po chrystianizacji Polski, tuż po chrzcie Mieszka I. Wynikało to z pewnych pomyłek wynikających z tego, że Długosz opierając się na źródłach mu dostępnych które są nam dzisiaj również znane. Można powiedzieć, że my nawet wiemy więcej niż długoż. Mamy dostęp, lepszy dostęp do źródeł niż miał długoż, który żył 500 lat, 500 lat temu. I długoż po prostu się pomylił, jak i cała ówczesna tradycja historyczna, która no, nie, nie wiedziała, kiedy to arcybiskupstwo powstało. Jaka tu się wiąże zagadka z. Z tym, z tym faktem, ze zjazdem gnieźnieńskim, no mianowicie taka, no co zrobić, mamy dwa źródła, mówią o tym samym, ale jednak opowiadają jakby to były dwa różne wydarzenia. Jednym z najpospolitszych sposobów rozwiązania tego problemu jest to, że oba opisy się scala tak jakby były one jednym. To znaczy uważa się, że Titmar napisał to, co napisał nie dlatego, że na przykład nie wspomina o zdjęciu diademu z głowy cesarskiej, o wywyższeniu Bolesława Chrobrego i zapowiedzi jego koronacji królewskiej, dlatego, że był nieprzychylny Bolesławowi, bo oczywiście w wielu sprawach był krytyczny wobec Bolesława, ale sama jego relacja zaczyna się od ogromnej pochwały Bolesława, który. Zdobył się na tak godziwe przyjęcie, więc on nie był stronniczy, ale nie wspomina o tym fakcie. Mianowicie Titmar jako biskup patrzył na to wydarzenie ze swojej perspektywy. Galanonim, pisząc ponad 100 lat później, również opierając się na jakichś źródłach pisanych, Miał własną perspektywę i widział to zupełnie inaczej. To tak jak wy, opisując jakieś ważne dla was, dla waszej klasy wydarzenie, w zależności od tego, kto gdzie stał, na przykład podczas jakiegoś meczu czy zawodów sportowych, różne fakty widzi inaczej, na co innego zwraca uwagę. Jak później się wymieniacie swoimi uwagami, to widzicie, że jeden opowiada tak, bo widział to, innego nie widział i również próbujecie. Wtedy wszystkie te relacje zebrać w pewną całość, żeby wiedzieć, jak to naprawdę było, co się na tym meczu czy podczas tych zawodów w rzeczywistości wydarzyło. Historyk postępuje w tym przypadku w sposób podobny i dokonuje pewnego scalenia tych źródeł, które uważa za wiarygodne. No tak, ale być może jedno z tych źródeł jest mniej wiarygodne, drugie bardziej byśmy mogli zauważyć, że może to pierwsze źródło jest e, z tej racji, że powstało 18 lat po e, Zjeździe Gnieźnieńskim i przez człowieka, który osobiście znał Bolesława Chrobrego, że o, miał po prostu lepszy dostęp do informacji i przekazał to, co miał przekazać w sposób bardziej obiektywny. Natomiast Gal Anonim już opowiada, czy zdaje relacje z różnego rodzaju opowiastek, które mogły z czasem obrosnąć Dodatkami, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Jak to sprawdzić? No W przekazie Gala mamy taki fragment, który, o którym już wspominałem, mianowicie o przekazaniu włóczni świętego Maurycego wraz z gwoździem z krzyża pańskiego. Tak się szczęśliwie składa, że w katedrze krakowskiej znajduje się Kopia włóczni Świętego Maurycego. Tak ona wygląda. Zdjęcie może nie jest najlepszej jakości, ale to wynika z tego, że ta włócznia jest bardzo rzadko wystawiana na widok publiczny i trudno dostępne są dobrej jakości zdjęcia. A tak wygląda ta oryginalna włócznia Świętego Maurycego, którą która była w posiadaniu Ottona i jego poprzedników, jak i jego y, następców. Ona jest dzisiaj przechowywana we Wiedniu łącznie z całym zestawem regaliów cesarskich. Tutaj widzicie ten zestaw. I, i zwykle ta włócznia, która jest tam koło krzyża po lewej stronie, jest y, przechowywana wewnątrz tego krzyża. Dlatego, że y, wewnątrz tej włóczni jak możecie zauważyć, znajduje się fragment gwoździa, czy właściwie trzech gwoździ, które, wedle tradycji, pochodzą z Krzyża Świętego, zostały stamtąd wydobyte. A sama włócznia, wedle legendy, miała należeć do Longinusa, czyli jednego z owych. Żołnierzy rzymskich, którzy strzegli miejsce, miejsce kaźni, i który potem przebił bok Chrystusa właśnie tą, tą włócznią. Wówczas wierzyli, że ta włócznia jest autentyczna, więc sobie wyobraźcie, że dla nich to była naprawdę bardzo ważna relikwia, bo ona łączyła niemal fizycznie ich z samą osobą Chrystusa. To tak jak my dzisiaj. Dotykając czy oglądając Włóczni Krakowskiej mamy y, też, możemy mieć takie poczucie bezpośredniej styczności z samym Bolesławem Chrobrym, bo do, domyślamy się, że on ją dotykał i samym cesarzem Ottonem III, bo on przekazując ją Chrobremu też miał ją w rękach. Ja z, y, miałem taką okazję jako pewnie jeden z nielicznych dotykać tej Włóczni, miałem ją w rękach ale żadnych takich myśli związanych z tą bezpośrednią łącznością z owymi wielkimi postaciami z przeszłości nie miałem, dlatego że ta włócznia niekoniecznie jest włócznią, o której mówi Gal Anonim. Dlaczego? Zaraz to się wyjaśni i to jest ta trzecia, kolejna zagadka z tamtych czasów. Jak jeszcze przypomnę, jedna z wielu. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, jak wygląda włócznia wiedeńska. I obok mamy zdjęcie włóczni krakowskiej. One rzeczywiście są bardzo podobne. No skoro ta krakowska miała być kopią, no więc kopia musi dość udatnie naśladować wzorzec. Ale to, co jest tutaj widoczne tak bardzo mocno, to jest taka złota otulina, która skrywa część właściwej włóczni oryginalnej. I kiedy tą włócznię badano bardzo dokładnie przed kilkoma laty, to zauważono, że ta włócznia no, ma swoją bardzo skomplikowaną historię. Bo tutaj ona jest przedstawiona w trzech postaciach, każda z innego okresu. Mianowicie, jak się zdejmie tą złotą otulinę z, z włóczni tą wiedeńskiej, to pod nią jest kolejna, srebrna, z takim złotym otokiem, na którym znajduje się inskrypcja wskazująca, kiedy ona została umieszczona na tej włóczni, a mianowicie ona została umieszczona po 1086 roku. Kiedy cesarzem był Henryk IV? Tu jeszcze wspomnę, że ta złota, jakby to powiedzieć, skówka, jest, pochodzi z, 14, z połowy XIV wieku. Jej fundatorem, czyli tym, który sfinansował to złoto i no, pracę jubilera, który ją tak ładnie przygotował, był cesarz Karol, Karol IV. Czyli mamy pierwszy ostatni etap to jest złota skówka, wcześniejsza ta srebrna, a przed 1086 rokiem włócznia wyglądała tak, jak bo na skraju całkiem po lewej stronie. Zupełnie była bez niczego. No, była, taka, bo ona, była taka skówka stalowa, która łączyła dwie części, Dlaczego w ogóle te skówki były potrzebne? Bo włócznia w pewnym momencie uległa przełamaniu i one łączyły dwie części w jedną całość. Pierwotnie załatwiono to tylko taką, takim fragmentem metalowym, nieozdobnym, który później ukryto pod srebrną, a w XIV wieku pod, pod, złotą, pod złotą skówką. Tu na tym slajdzie widać zdjęcie rentgenowskie, które. Ujawnia cały gwóźdź, który jest właśnie tą zasadniczą relikwią, umocowany wewnątrz włóczni za pomocą srebrnych drucików. A tutaj widać zdjęcie, jak to wygląda w naturze, złącznie ze szczegółami. Ten gwóźdź był najistotniejszym elementem całej tej włóczni, dlatego nacieszyła się taką powagą. Tutaj nawet widać na dole, ten gwóźdź jest nieco odłamany, to można było sprawdzić bardzo specjalistycznymi badaniami, że to było odłamanie nieprzypadkowe, ale takie intencjonalne. Ktoś chciał kawałek tego gwoździa wydobyć i interpretuje się to, że to jest właśnie chęć wyzyskania tej części tej relikwii na potrzebę skonstruowania kopii, którą odto przekazał Bolesławowi Chrobremu. Ta włócznia była bardzo czczona w okresie karolińskim, w okresie ottońskim. Także później tutaj widzimy na rękopisach z X wieku przedstawienia tej włóczni, które mimo tego faktu, że zwykle ówczesne rysunki są bardzo schematyczne, tutaj oddają wszystkie szczegóły najważniejsze, łącznie z tym elementem centralnym w tej włóczni, to znaczy z samym, z samym gwoździem. Ta włócznia wiedeńska, yy, która jest bardzo przecież podobna do włóczni krakowskiej, ale ona jest podobna wówczas, kiedy bierzemy za punkt wyjścia i stan tej włóczni z połowy XIV wieku. Yy, bo włócznia krakowska, yy, może to będzie widoczne najlepiej na tym elemencie, yy, zawiera taką imitację owej wejskówki złotej, która otacza yy, yy, środek tego, tego ostrza. A my wiemy, kiedy ono zostało prowadzone. Natomiast we wcześniejszym okresie było to srebrne, czyli w 1086 roku. Natomiast wcześniej nie było żadnej takiej ładnej skówki, tylko zwykła taka, taki stalowy element łączący obie części. Zatem gdyby w 1000 roku z Chciano zrobić kopię ówczesnej włóczni, to ona powinna wyglądać inaczej niż ta włócznia, którą mamy w Krakowie. Jak wyjaśnić ten fakt? Bo właściwie można by powiedzieć, że wszystko się zgadza. Jest włócznia, która jest podobna do włóczni świętego Maurycego, tego oryginału, który przetrwał do naszych czasów. I to byłby najlepszy dowód na to, że przekaz Galla Anonima jest przekazem bardzo wiarygodnym, bo możemy znaleźć takie materialne potwierdzenie istnienia pewnego, pewnego faktu. No, ale istnieją też inne możliwości. Mianowicie Gal Anonim mógł całą historię sobie wymyśleć, a późniejsi czytelnicy Galla Anonima w Polsce, czytając o owej włóczni, no, nie mając jej, mogli taką kopię na podstawie oryginału, który, który można było skopiować w późniejszym czasie, jakby dorobić w późniejszym okresie. I dorobić to w takim okresie, w którym ta włócznia już miała taki kształt, który został skopiowany, a który ona uzyskała znacznie później, czyli w połowie, w połowie XIV wieku. Mamy przykłady różnego rodzaju relikwii, które w ten sposób później jakby dorabiano do istniejącej tradycji. Takim przykładem może być. Tak zwany miecz świętego Piotra, który jest przechowywany w katedrze poznańskiej, który, według świadectwa Jana Długosza, został przekazany przez papieża Jordanowi na drogę do Polski jako relikwia, która miała wzmocnić jego działalność misyjną tutaj na tych, na tych terenach. Wiemy, że ta informacja, Długosza jest całkowicie wymyślona, długoż nie miał żadnych źródeł, o których my byśmy nie wiedzieli. Do tego ma, w tej informacji jest zawarty taki symptom zdradzający e, ową e, fabularną wersję, dlatego, że papier się nie zgada. To znaczy, w momencie kiedy Jordan. Był biskupem w Polsce, to byli inni papieże i Stefan, o którym wspomina Długosz, jest papieżem o 20 lat. Starszym, więc on nie mógł Jordanowi nic przekazać. Ale w naszych, z naszych doświadczeń badawczych, historyków zajmujących się średniowieczem, takie mylenie papieży jest zawsze symptomem manipulacji autorów, którzy nie do końca byli pewni co do chronologii pontyfikatów biskupów, biskupów Rzymu. Poza tym, sam miecz, ten miecz świętego Piotra, pod względem jakby swojej formy, nie mógł powstać w X wieku, dlatego że najstarsze podobne przedmioty datowane są dopiero na wiek XIII. I zdaniem wielu historyków ten miecz po prostu został później dorobiony do historyjki, którą opowiedzia która została yy, opowiedziana o, yy, o Jordanie. Więc może zachodzić i taka sytuacja, że włócznia krakowska, którą dzisiaj yy, powszechnie uważa się za takie jedyne materialne świadectwo łączące nas z Bolesławem Chrobrym, ona została skopiowana znacznie, znacznie później po to, żeby jakby dopełnić e, ten przekaz y, Gala Anonima o zjeździe, o zjeździe gnieźnieńskim y, stała się pewnego rodzaju symbolem ważnym w naszej y, kulturze. Y, zauważcie, tutaj mamy wizerunek y, no, Bolesława Chrobrego, taki portret wymyślony, bo nikt nie wie jak Bolesław Chrobry wyglądał, ale Jan Matejko Namalował go i przydał jako atrybut władzy właśnie włócznie świętego Maurycego. Tutaj na innym obrazie sławnym Jana Matejki bitwa pod Grunwaldem. O, tutaj w tym szczególe widzimy, że wielki mistrz zakonu ma zginąć z ciosu, który zostanie zadany. Włócznią Świętego Maurycego. Włócznia Świętego Maurycego była otoczona pewnym nibym tajemniczości i bardzo często wykorzystywana także w różnego rodzaju dziełach literackich czy filmowych. Tu tylko wspomnę o znanym Wam być może. Z mojego dzieciństwa w filmie kultowym Indiana Jones, gdzie ta włócznia też odgrywała rolę pewnego pośrednika z siłami, z siłami wyższymi. Ale to już jest zupełnie inna historia. To, co czasy współczesne robią z pozostałościami z czasów wcześniejszych czy ze średniewiecza, to jest historia na zupełnie inny wykład. Dziękuję.